Za chwilę rozmowa z ważnym wykładowcą, z Rafałem Stachyrą, i na koniec tej rozmowy dostaniecie czwartą cyfrę kodu na bezpłatną wejściówkę na pramę. Także zapraszam. Dzień dobry, witamy wszystkich. Witaj, Rafał. Tak, witam Cię, Michale. Rafał Stachyra dzisiaj moim gościem, bo rozmawiać będziemy o nadchodzącym pramenie, pramen festiwalu, gdzie Rafał będziesz prelegentem. Z tematem naturalne siedliska. I powiedz mi coś może o sobie, bo ja wiem, że jesteś geografem, podróżnikiem, jesteś też terapeutą, masażystą, także tak jak lubię, jesteś człowiekiem renesansu, nie zamykasz się w wąskiej specjalizacji, a do tematu naturalnych siedlisk podszedłeś bardzo w sposób naukowy. To może powiedz coś o sobie, żebyśmy wiedzieli lepiej, skąd takie szczegółowe badawcze podejście, choćby do siedlisk naturalnych. Tak, witam Ciebie, Michał. Jeszcze raz na wstępie chciałem podziękować za zaproszenie na festiwal. Jestem bardzo wdzięczny, że znalazło się dla mnie miejsce w gronie prelegentów. Jeśli chodzi o festiwal, jest to coś niezwykłego i w tym miejscu chciałem zaprosić wszystkie osoby, które będą nas słuchały na ten festiwal, bo uważam, że będzie to niezwykły czas, gdzie przede wszystkim będzie można spotkać się na żywo i porozmawiać, bo to te kontakty na żywo są najważniejsze. Przez ostatnie 4 lata wiele się zmieniło, wiele przeszło do internetu. Natomiast my jako ludzie, czyli istoty i biologiczne, i też duchowe, mamy taką nieodpartą chęć poznawania się, widzenia, czyli odbierania świat poprzez zmysły. I taki też będzie ten festiwal Pramen. O tym powiemy też w późniejszym czasie audycji, co tam nas spotka. Ale odnosząc się do mnie, to jestem geografem i prowadziłem projekt, który zakładał badania w 5-stopniowej skali. Jednym z elementów tego projektu było między innymi odwiedzenie 200 ekologicznych wiosek, gospodarstw naturalnych, rodowych osad oraz ekologicznych wspólnot, czyli wszystkich miejsc związanych z szeroko rozumianą ekologią. I owszem, podszedłem do tego w sposób naukowy, ponieważ chciałem ten temat zbadać dogłębnie. I powiem tak, że efekty były bardzo zadowalające. Wykonałem ponad 20 tysięcy zdjęć. Mam też pełną dokumentację ekoosad w Polsce i wydaje mi się, że mam taką jedną z największych baz, która rzeczywiście przedstawia, jak na dany moment te wszystkie ekospołeczności rozwijają się w Polsce. Tutaj to jest ważne w badaniach, że my tak, Michale, często rozmawiamy przez telefon ostatnio o tych teoretykach i praktykach. I tutaj warto podkreślić, że to jest wiedza praktyczna, czyli te podróże rzeczywiście się odbyły i ja z tymi ludźmi rozmawiałem i spotkałem te wszystkie osoby, a nie, że zobaczyłem te rzeczy gdzieś w internecie, czy po prostu przeczytałem jakiś artykuł. I to jest bardzo ważne, żeby w dzisiejszym świecie podkreślać ten aspekt materialny. Natomiast odnosząc się do tej mojej drugiej dziedziny, to równolegle z takimi zainteresowaniami geograficznymi i przestrzennymi rozwijam się też pod kątem zdrowotnym. Ostatnio zdałem egzamin z naturoterapii i to było zwieńczenie mojej 7-letniej drogi, a licząc także sport 11-letniej, gdzie zajmowałem się sportem, masażami, misami tybetańskimi, ziołolecznictwem, dietetyką, różnymi dziedzinami z zakresu zdrowia. Więc można powiedzieć, że teraz jednocześnie stałem się geografem, który obecnie tworzy modele 3D ekoosad przyszłości, które łączą w sobie naturę, technologię oraz wszystkie ekoinnowacje, ale także dbam o ten aspekt człowieka,
aby umiejscowić go w odpowiednim miejscu, w tym środowisku naturalnym, żeby przede wszystkim człowiek był zdrowy i się dobrze czuł. No ja też tak rozumiem ekologię, że ekologiczne to jest dobre przede wszystkim dla człowieka, prawda? I jeśli rozumiemy człowieka jako część natury, no to także dla natury i bez szkody dla niej, a z korzyścią człowiekowi. Rafał, słuchaj, bo jest jeszcze rzecz, którą ty robisz w internecie, bo wiem, że to jest cały cykl nagrań, spotkań różnego rodzaju warsztatów i wystąpień online. Taki, no taka szkoła, Uniwersytet Wszechnica, gdzie prowadzisz po prostu taką aktywność w internecie, gdzie jesteś motorem, koordynatorem, prawda, animatorem tego wszystkiego. Możesz coś też o tym powiedzieć, bo tego jest bardzo dużo i dobrze by było, żeby ludzie wiedzieli o tym, gdzie szukać, czego szukać i o czym rzecz. Tak, oczywiście to jest bardzo tutaj ważne. Ja powiem w ten sposób, że ta moja droga życiowa, która była bardzo długa i prowadziła mnie i do zdrowia, i do ekospołeczności, i też do odpowiedniego spojrzenia na przykład na takie aspekty jak rodzina, przedsiębiorczość, tradycja, natura i wiele innych istotnych płaszczyzn, w których się poruszamy, doprowadziła mnie do poznania wielu ekspertów, wielu fachowców, przede wszystkim praktyków, i zacząłem tworzyć jedne z pierwszych w Polsce konferencji, kongresów online praktyczno-eksperckich. Są to stosunkowo duże wydarzenia, na przykład na ubiegłoroczną edycję Kongresu Naturalnego i Zdrowia zgłosiło się 16 tysięcy osób. I to, co wyróżnia te wydarzenia, to pięć filarów, czyli eksperckość oparta o praktyczności, czyli te osoby wiedzą, co robią i często od 20-30 lat zajmują się swoimi ogrodami, uzdrawianiem, swoimi siedliskami, ekorolnictwem i poruszają się w tego typu tematach. Drugim obszarem jest powszechność, czyli dostęp do internetu. To umożliwia, że każdy może wejść i uczestniczyć w spotkaniach. Trzecim filarem jest bezpłatność, czyli to wszystko, co robię, jest bezinteresowne. Jest to pewnego rodzaju taka moja misja i wdzięczność za to, że mogłem doświadczyć tych wszystkich rzeczy, bo może powiedzmy sobie, w tym miejscu, że w wielu ekowioskach, ekogospodarstwach i tego typu miejscach jest możliwy wolontariat, można tam przyjechać, pomóc, bezpłatnie spędzić czas z tymi osobami, bo to wszystko jest oparte o zdrowe relacje, a nie o na przykład wszechobecny materializm, który jednak jest wszechobecny i tutaj ci ludzie kierują się wyższymi wartościami. I bardzo dużo poświęcili mi czasu, i uważam, że jest to odpowiedni kierunek do rozwoju. Natomiast też warto wspomnieć o tak zwanych świadomych terapeutach, którzy również są w stanie bezinteresownie pomóc nam odzyskać nasze zdrowie. Kolejnym filarem jest budowanie społeczności, czyli te wszystkie wydarzenia skupiają się na tym, aby budować społeczność. I ta społeczność się poszerza, coraz więcej osób do niej dołącza, bo osoby rozumieją, że tworząc coś wspólnie, można po prostu zdziałać więcej. A ostatnim filarem jest dobra energia, jest to najważniejszy filar. Otóż bardzo wiele tych tematów poruszanych, zwłaszcza przez ludzi, którzy chcą stworzyć nowy świat, który jest oparty o te wartości, skupia się na starym świecie, dostrzegając różne jego wyzwania i przeciwności. Natomiast nas charakteryzuje całkowite skupianie się na nowym świecie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z pewnych wyzwań, które wiele razy są poruszane w przestrzeniach internetu. Natomiast mając te wyzwania z tyłu głowy, staramy się skupiać na rozwiązaniach i mówić o rozwiązaniach, które przeciwdziałają pewnym niezbyt pozytywnym konsekwencjom szeroko rozumianego rozwoju ludzkości,
którzy powiedzmy sobie wprost, no jest i ma dwa oblicza, bo jest i pozytywny, i negatywny. Więc mówię o tych negatywnych konsekwencjach i dzięki temu można wypracować nowy model, czyli można tą technologię, która jest sprzyjająca dla ludzkości, bo też warto o tym powiedzieć, że wiele technologii, także mówię o ekotechnologii, czyli o tym, że tak jak ja jako geograf czy tam biolodzy i tak dalej obserwują środowisko i dostrzegają pewne zależności, to tutaj to jest pewnego rodzaju wypracowane odpowiednie podejście i w ten sposób można, łącząc te wszystkie płaszczyzny, bardzo dużo zrobić dobrego przede wszystkim dla siebie, dla ludzkości i planety, bo to jest ekologia rozumiana poprzez naturę i to jest bardzo ważne, do czego doszedłem, bo wiele obecnie jest ekologii oparte o, powiedzmy, recykling, o na przykład zmianę klimatu, o tego typu rzeczy. No, I to jest. globalistyczne i kapitalistyczne agendy, które służą przede wszystkim posiadaczom środków produkcji i geopolitycznym celom w zarządzaniu społecznym. Tak, tutaj właśnie to jest właśnie jeden z nurtów. Ja sam ostatnio byłem na takiej konferencji Fogeter i muszę powiedzieć, że nie do końca to wszystko mi się wydaje takim odpowiednim kierunkiem, ponieważ ludzie, którzy zarządzają wielkimi firmami, nie do końca rozumieją interesy zwykłego człowieka, a wręcz często stoją w opozycji do niego. I tutaj takie nurty, jak na przykład właśnie te zmiany klimatu, to tutaj ja się skupiam przede wszystkim nie na samym klimacie jako temperaturze, tylko trzeba się zastanowić nad takimi rzeczami jak na przykład sadzenie drzew, czy to, żeby mieć dostęp do wody, bo problemem nie jest to, że rośnie temperatura, tylko problemem jest to, że jest za mało wody. Bo jeśli na przykład będziemy mieli odpowiednią ilość wody i ta temperatura będzie na przykład na terenie Polski rosła, to wtedy będziemy mogli osiągać wyższe plony, bo wzrośnie wegetacja, ale także będziemy mieli więcej tutaj ciepła, a tak jak wiemy, tutaj ciepło zapewnia życie w połączeniu z innymi czynnikami. I to jest też istotne, aby właśnie ten środek ciężkości przesunąć na rzeczy rzeczywiście istotne, no takie jak na przykład woda. Bo jeśli na przykład będziemy tutaj dbali o na przykład budowę odpowiednich stawów, zbiorników, sadzenie odpowiednich drzew, no to wszystko odpowiednio zakumuluje wodę. I tutaj rzeczywiście jest w tym wiele prawdy, że to człowiek się przyczynił na przykład do wycinania drzew, ale człowiek też równie dobrze może to naprawić poprzez sadzenie drzew. Więc Tak. tak to wygląda. No wiesz, teren pramenu, na którym będziemy, jest terenem poprzemysłowym, który przyroda już odzyskała dawno temu, bo zaczęła tam wracać już w latach 60. XX wieku i w tym momencie jest to wspaniałe siedlisko wielu bardzo cennych gatunków, no, kiedyś stworzone przez człowieka. Natomiast dzisiaj to jest piękne miejsce, gdzie występuje wąż skulapa. Bardzo rzadki gatunek. Ja go tam osobiście widziałem, tak? Już nie mówiąc o innych takich bardzo pysznych, dobrych gatunkach jak zaskrońce, prawda, czy inne płazy czy gady. Bo też i jaszczurki mamy oczywiście, i żabę, i ropuchy, wszystko tam jest, łącznie z rzekotką na drzewie. Także ten wpływ człowieka oczywiście on jest ograniczony. No, i teraz chciałem cię zapytać jeszcze raz o kongres naturalny. Czy też tam twoje wystąpienia dotyczące naturalnych siedlisk można zobaczyć, czy będziesz u nas miał na pramenie premierę? Znaczy, powiem tak, ja tutaj jako organizator kongresu naturalnego nie występowałem na nim, ponieważ po pierwsze chciałem dać szansę ekspertom się wypowiedzieć,
A po drugie, ja uważam to za niezbyt dobrą praktykę, że tworzymy jakieś wydarzenie i na nim występujemy. Zresztą niektóre osoby tak robią, że nie do końca mogą się rozpromować, tworzą jakieś wydarzenie, żeby rozpromować siebie. Natomiast kongres jest po to, żeby rozpromować wiele różnych inicjatyw i dać szansę tym osobom się wypowiedzieć. Jeśli chodzi o premierę, to ja każdy wykład przygotowywuję inaczej, więc w pewien sposób będzie to premiera kolejnego etapu, do którego doszedłem przez ten czas. Będzie to moje jedno z pierwszych wystąpień w tym roku i przedstawię efekty z kolejnego etapu swoich prac. Natomiast ja często jestem zapraszany na różne eventy, konferencje. Na przykład wczoraj brałem udział na przykład w komisji sejmowej i to jest ciekawe, że właśnie szukając dialogu właśnie z tym środowiskiem, które no nie jest zbyt korzystnie postrzegane, może się okazać, że te osoby są zachwycone właśnie tymi ekowioskami, naturalnymi gospodarstwami. Też otrzymałem Nobla Santander, taką nagrodę, czy też nagrodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego, więc ja staram się tutaj, dostrzegając pewne zagrożenia, które wynikają, no tak jak wspomnieliśmy, z tego rozwoju, ale także z pewnego rodzaju wpływu na przykład elit, zwłaszcza biznesowych, ale też politycznych, aby skupiać się na tej dobrej stronie i rozmawiać z tymi osobami, które chcą rozmawiać. Bo wszędzie można znaleźć osoby z potencjałem, i to jest ważne, żeby skupiać się przede wszystkim na łączeniu, a nie na dzieleniu, no i znajdywać wszędzie ten pierwiastek dobra, bo to, co mówię, też robię. No i skupiam się na tej dobrej energii, zarówno żeby ja miał dobrą energię, moje wydarzenia, ale także żebym rzeczywiście kierował się tym, że w każdej grupie społecznej staram się znajdować osoby z tą dobrą energią, które mogą nam pomóc. No to proszę, z komisji sejmowej, prawda, z różnego rodzaju ważnych dla kraju struktur. Na pramenie premiera Rafał wystąpisz. Rozumiem, pokażesz nam slajdy, tak, i całą prezentację zrobisz, bo mamy rzutnik i możemy to wyświetlić. A to super, oczywiście tutaj. Prezentację mogę zrobić, bo bardzo obszerną, w zależności od tego, ile dostanę czasu, to jak najbardziej przygotuję prezentację. Już mam kilka wersji, więc tutaj, Michale, musimy to dokładniej omówić, w którym kierunku byś chciał, abyś ten wykład i referat poszedł, bo te moje dziedziny są bardzo obszerne, no bo tak jak wspomniałem, jestem praktykiem, który około 2 lata swojego życia poświęcił na samą podróż po tych ekowspólnotach, nie licząc innych rzeczy, bo teraz projektuję w 3D i staram się tworzyć projekty takich siedlisk w oparciu o te różne obserwacje, których dokonałem, więc bardzo chętnie tutaj przedstawię te wyniki swoich prac. To się cieszę. Muszę też przygotować ekran, bo mamy rzutnik, ale ekran no, musimy zrobić, bo w zeszłym roku pożyczaliśmy od Basi Wojtkowskiej, w tym roku jeszcze nie wiem, co jaki będzie ekran. No bo pramen jest to także zawsze wielka improwizacja i też ja niekoniecznie, Rafał, chcę rozmawiać, jak ty zrobisz tą prezentację, bo zasadą moją jest, że ja nikomu nic nie narzucam. I daję dowolność taką, żeby każdy robił to, co czuje najlepiej i z czym się czuje najlepiej. I jakby nie chcę kanalizować ani przez moje widzimisię nikogo programować, tylko stawiam na otwartość, że też taki pramen ma być, żeby się ludzie po prostu czuli dobrze, żeby się czuli tak, jak chcą się czuć. A nie tak, jak ja chcę, żeby się czuli. Bo ja chcę, żeby czuli się dobrze. Natomiast moje dobrze to jest zawsze trochę inne niż dobrze kogoś, prawda? Tak, Natomiast. może powiedzmy o tym pramen na końcu, bo mnie to bardzo urzekło, że to jest właśnie festiwal, który rzeczywiście jest tworzony dla ludzi. Grono prelegentów jest bardzo wyselekcjonowane, są to specjaliści, natomiast też jest dbanie o odpowiednią widownię, że przyjeżdżają ludzie, którzy rzeczywiście są świetliści, są z dobrą energią i można bardzo dużo
tutaj wspólnych projektów, inicjatyw zawiązać, bo nie jest ważna ilość tych osób, ale jakość. I może na pramen nie przyjedzie 5 tysięcy osób, a na przykład 500, natomiast te osoby, które przyjadą, będą bardzo wyjątkowe i też będzie można się lepiej poznać dzięki temu, bo im ta grupa osób jest mniejsza, tym można większe więzi wywiązać i też jest taka mniejsza bariera poznania się. Tak jak na przykład weźmy pod uwagę Warszawę, gdzie wydawałoby się, że jest 2 miliony ludzi, natomiast jeśli chce się z kimś porozmawiać, czy to w tramwaju, czy w autobusie, to czuć taką energetyczną barierę. Natomiast im tych osób jest mniej i też są na podobnym poziomie energetycznym, wibracyjnym, to łatwiej jest z nimi nawiązać interakcję. No właśnie, no przede wszystkim pramen to jest spotkanie ludzi i wspólnota ludzi, jest to społeczność. Integracja to jest takie oklepane słowo. No chodzi o to, żeby ze sobą posiedzieć, spędzić czas, poleżeć na trawie, posiedzieć na piachu, poleżeć, zmoczyć nogi, pogadać, spędzić czas i dać sobie czas na wymianę przede wszystkim energetyczno-informatyczną. No bo się można dużo dowiedzieć o sobie też i o różnych ciekawych sprawach. I taki jest zamiar pramenu. Ja mówiłem, że to tam są siedliska ważnych gatunków, ale te siedliska są obok. My nie wchodzimy do puszczy, my nie wchodzimy do przyrody, że my tam wchodzimy gdzieś, wycinamy polankę, wykaszamy i robimy sobie imprezę. To jest miejsce, które służy na co dzień jako miejsce piknikowo-rekreacyjne o bardzo dobrej energetyce. Ja tam jeżdżę od lat i tam się nigdy nic złego nie dzieje. Zawsze jest pozytyw. I bardzo fajna taka familijna atmosfera. Te wszystkie gatunki, o których mówię, one tam egzystują wokół jakby. I to, żeby spotkać takiego choćby węża eskulapa, to też trzeba wiedzieć, gdzie go szukać. To nie jest tak, że my wchodzimy w przyrodę i robimy tam po prostu, bo nam się zachciało pobyć w naturze, robimy tam sobie imprezę, bo człowiek to brzmi dumnie na przykład, nie? Niektórzy też tak mają, że myślą, że można robić w dzikiej przyrodzie i to nie ma wpływu. Oczywiście, że ma wpływ. Dlatego ja się dopasowuję do przyrody. Małopolska, w ogóle Jura, to jest miejsce, gdzie człowiek żyje od 10 tysięcy lat, odkąd lodowiec się wycofał. Tu jest człowiek. Większość zbiorników wodnych, tych wody stojącej, to są zbiorniki utworzone przez człowieka. Większość siedlisk, które znam, to są miejsca, które przyroda odzyskała. Bo człowiek już kiedyś je porzucił, prawda, z różnych powodów. Także myślę, że to jest bardzo dobre też od tej strony, że my się po prostu wpisujemy w to, a nie wcinamy się na siłę. Że też infrastruktura, która jest dla dzieci, prawda, park linowy, to wszystko to już jest, my nic nie musimy jakby dodatkowo tam zmieniać i ingerować, bo to miejsce już jest okrzepłe, ono jest dobre samo z siebie i z natury. No bo jest i duży parking, i wspaniała zadbana łąka, i stoły piknikowe, i piaskowa plaża, i park linowy dla dzieci, i miejsce na ognisko, ławki. Także to wszystko, czego potrzebujemy jako ludzie. Nie wchodzimy do dzikiej przyrody, nie robimy jej krzywdy. Ona jest tam i będzie, bo my po 3 dniach, 4 dniach się zwiniemy. I tam wszystko wraca do swojego rytmu, takim jaki jest. Myślę, że samo miejsce jest tak wspaniałe, że każdemu pozwoli wypocząć, bo jest to miejsce służące tak naprawdę też wypoczynkowi, rekreacji. I taka jest ta impreza. I po prostu czas dla nas, dla siebie. Wydaje mi się, że też data, którą otwieramy, ten 30 w czwartek, to jest tak mocna data w tym roku na integrację, na otwieranie, na świętowanie, na zamykanie też jakichś starych trudności, na wybaczanie, a przede wszystkim na wspólnotę i świętowanie, że tak to zakodujemy, że te 4 dni nam się wspaniale ułożą. Jeszcze w międzyczasie mamy Dzień Dziecka. Wszyscy jesteśmy dziećmi. Tak, się śmieję, że każdy kiedyś był kobietą, nawet ja. Wyszedłem z brzucha kobiety, tak? I każdy jest dalej dzieckiem swojej matki. Także, no, wspaniała sytuacja, no bo dla dzieci będzie 6 osób aż do opieki, cały park linowy i szereg atrakcji. Nie będziemy robić jakichś trudności, jeśli chodzi o dietę, jak ktoś lubi sobie
kiełbaskę na ognisku upiec, to sobie upieczę, bo dzieci lubią. I nie jesteśmy jakimiś hardkorowymi tutaj weganami, czy mamy trudność, że ktoś sobie lubi zjeść steka. Nie narzucamy, nie dyktujemy. Jedyna zasada, która jest, to alkohol i wszelkiego rodzaju używki, odurzacze, no nie są mile widziane na pramenie, no bo to są substancje zmieniające świadomość i kradnące duszę. Także to jest wykluczone. Cała reszta jak najbardziej, będziemy się, myślę, dobrze bawić wszyscy. I też muzyka będzie nie za głośna, no bo hałas, jak wiemy, powyżej 70 decybeli nie jest dobry i uszkadza. Dlatego staram się, żeby ta muzyka zawsze była dużo, dużo ciszej niż na innych imprezach, no bo chodzi o to, żeby wypocząć, a nie żeby się hałasem zniszczyć. No i tak ja to widzę. No i cieszę się, Rafał, że też przyjedziesz, bo ja się cieszę, że takich mocnych ludzi mi się udaje, wiesz, coraz mocniejszych ściągać, bo chciałbym, żeby ta impreza się rozrosła. Już widzę po tym, jak było w zeszłym roku, jak jest w tym roku, że zainteresowanie jest dużo większe. No mamy troszeczkę, jak wiadomo, ze względów tam moich światopoglądowych i innych, problemy z Facebookiem i marketingiem internetowym. I też troszeczkę shadowbana na YouTubie i tego typu rzeczy. No ale to jest normalne w sytuacji zaostrzających się globalnych trendów, o takim niezbyt dobrym społecznie charakterze względem zwykłych ludzi, a ja chcę, żeby to spotkanie było spotkanie takich zwykłych ludzi, którzy chcą się poczuć dobrze, chcą spędzić ze sobą czas. Także zapraszamy Was wszystkich. Rafał Sachyra z wykładem Naturalne siedliska i profesjonalne badania przeprowadzone w sposób empiryczny, w sposób naukowy. Ja już z rozmowy wiem, że ty jesteś bardzo taki szczegółowy i dokładny, bo no też czytałem o tobie i Kongres Naturalny też świadczy o tym, że ty masz tą siłę i jesteś motorem, jesteś w stanie sprawiać, że rzeczy dzieją się i dzieją się dobrze. Tak, ja może jeszcze powiem, Bardzo proszę. że na tym festiwalu będą wykłady, koncerty. Będą też wystawcy i każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Ja też będę miał takie swoje stoisko, też zajmuję się masażami, kodem emocji. Więc jakby ktoś chciał skorzystać, będzie można przyjechać, bo jednak ten cały festiwal, tak jak właśnie wspomniałeś, Michale, będzie wyjątkowy. Ja też zgodziłem się na pomoc w marketingu internetowym, żeby informacje o tym festiwalu dotarły do jak największej liczby osób. No i też postanowiliśmy zamieszczać tam sylwetki prelegentów. Też wczoraj założyłem fanpage'a Pramenu na Facebooku, więc. Dziękuję, Rafał. Mamy fanpage'a dzięki Rafałowi, także dziękujmy mu wszyscy Rafałowi, bo fanpage powstał wczoraj i będzie się pewnie rozwijał. Także bardzo duża pomoc, za co Ci, Rafał, dziękuję. Tak, no i postaram się też w tą inicjatywę zaangażować wiele wybitnych osób, na przykład Paulina zgodziła się przyjechać, też Dawid Okoński, też to jest osoba wybitna, on przez około rok czasu jeździł po Polsce, szukał ziemi, teraz buduje dużą kooperatywę w Beskidach, więc tych prelegentów będzie bardzo dużo. Może sobie tak na koniec byśmy o tych prelegentach powiedzieli. No tak, no oczywiście ci, którzy są w społeczności Pramen, tak jak Franz Zaleski, prawda, Bagira z jogą twarzy, Moira, wspaniała kobieta, wspaniała dziewczyna, Emilka, która będzie otwierać, Emily Bfly, no to są ludzie, których wiadomo możemy się na Pramenie spodziewać, bo my się lubimy, my się prywatnie znamy i lubimy się i szanujemy. Czy Agata, prawda, z Pracowni Świadomości i no Agatę Czyżowską myślę, że ludzie dobrze kojarzą i no, wszyscy się spotkamy. Jeśli chodzi o jakieś nowe twarze, no to Dawid Okoński, tak, Rafał Stachyra, bardzo, bardzo miło, tak. Być może uda się jeszcze jakieś niespodzianki stworzyć. Jeszcze Będzie sobie Mariusz Glik, powiedzmy, będzie powiedzmy, Mariusz. że tak, to może ty powiedz. Mariusz Bryk,
Tomek Poros, no po prostu dużo też męskiej energii, bo na pramen przyjeżdżają chętnie kobiety, bo wiedzą, że mogą wypocząć. Zwłaszcza matki z dziećmi. Dzieci Może powiedzmy przywożą, bo sobie dzieci bawią się grzecznie. o Jarusze, bo on kończy swoją karierę i tutaj da jeden z ostatnich koncertów, więc warto koniecznie być, Ja się bo nie to. dałem wkręcić, że Jarucha kończy. Nie dałem się wkręcić, że Jarucha kończy karierę. Absolutnie tak nie uważam i tego nie czuję w ten sposób. Ja uważam, że po prostu zamyka pewien etap, podsumowuje go, no bo jakaś tam formuła pewnie już mu się znudziła i będzie teraz w nowej odsłonie, i to też będzie nasza premiera, że Jarek wystąpi jako zupełnie nowy projekt, tak? Artystyczny, muzyczny. Także. Ja bym Jaruchy tak nie spisywał i też on mi powiedział, że to zakończenie. Nie sądzę, że to jest zakończenie. Uważam, że to jest pewnego rodzaju podsumowanie, otwarcie nowego czasu. No tylko po prostu to dopiero z perspektywy zobaczymy, że Jarucha nie może odejść, no bo jest potrzebny. No. Po pierwsze, i myślę, że ten jemu. A jeśli chodzi o innych wykonawców, no to będą przede wszystkim debiuty i premiery, bo ja tak lubię. Żeby było coś nowego, premierowo i niekoniecznie jakieś gwiazdy, bo na gwiazdach tak naprawdę nam nie zależy, bo chcemy się wszyscy czuć dobrze, a nie, że jedni błyszczą i gwiazdorzą, a inni się są sprowadzeni do publiczności. Nie. Wszyscy jesteśmy uczestnikami tworzymy przestrzeń pramenu, tworzymy to wydarzenie, także ci, którzy zagrają, to są często debiutanci, ludzie o bardzo pozytywnej, świeżej, takiej ożywczej energetyce. W ten sposób. Tak, no to zapowiada się super, także zapraszamy wszystkich i do zobaczenia na festiwalu. Zapraszamy wszystkich, zapraszamy małych, dużych, rodzinki, singli, samotnych, żeby mogli poznać swoją drugą połowę. Tych, co lubią przyrodę, wodę, lubią piasek, lubią trawę, lubią słońce, światło, wiatr i odrobinę muzyki i lubią ludzi, to zapraszamy. Zwierzęta mile widziane, nie ma trudności. Jak to są zwierzęta nieagresywne, to mogą sobie biegać luzem, a jak wymagają jakiejś kontroli, nadzoru, no to właściciele odpowiadają za swoje zwierzęta. Na miejscu są konie i te konie będziemy tam chcieli wprowadzić jako element taki właśnie przełamujący bariery człowiek-zwierzę, ale też konie mają potężną aurę, taką około 4 metrów średnicy i kontakt z końmi zawsze ludzi otwiera i powoduje, że czują się lepiej. W ten sposób. No i będzie kajak na pewno taki, bo już mam obiecany z zaprzyjaźnionej firmy od kolegi, wypożyczy nam najnowszy swój model kajaka, żeby można było na tym kajaku się przewieźć tam 2-3 osoby. Oczywiście kapoki, te rzeczy, wszystko będzie na miejscu i bez tego robić nie wolno, no bo dbamy też, żeby wszystko było tak, jak należy. No i Rafał wystąpi ze swoim wykładem o naturalnych siedliskach. Tomek Poros będzie hipnotyzował publiczność, Mariusz Bryk i wszystkie piękne kobiety, dziewczyny, które tworzą tą przestrzeń. Także zapraszamy serdecznie wszystkich Państwa, naszych widzów. Dziękuję Ci, Rafał, za pomoc, jeśli chodzi o marketing, stronę, fanpage, pramenu. Dziękuję za podsunięcie też inspiracje i pomysły. Zapraszamy Państwa. A jeszcze na koniec, tak jak obiecałem, kod będzie dzisiaj czwarta cyfra do kodu na bezpłatną wejściówkę na pramen. I czwarta cyfra to liczba 9, 9. Także to już jest czwarta. Ci, co oglądali, zbiorą ten kod, to proszę do mnie pisać na maila sparog1999@gmail.com. To się umówimy, żebyśmy wiedzieli, kto tą wejściówkę otrzyma. Świetnie. Dzięki, Rafał. Dziękujemy Państwu. Dziękuję i do usłyszenia. Teraz jeszcze muszę nagrać wstęp. Wiesz, taki szybciutki, i rozłączymy nagrywanie i pogadamy jeszcze chwilę. Okej. Okay.